Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym felietonie. Dzisiaj będzie parę ciekawych spraw. Sezon ogórkowy powoli nam się kończy. Politycy wracają z urlopów. No ale na początku zacznę od takich spraw dla nas ważnych. Mianowicie zachęcam Państwa do wspierania naszego projektu, naszego audiobooka pod tytułem Alpha One. Więcej szczegółów na ten temat macie Państwo w zakładce Alpha One na naszej stronie tvradom.com. Możecie Państwo wspierać nasz projekt. To będzie Wasz projekt tak naprawdę, ponieważ, no cóż, wiele mediów, zwłaszcza mainstreamowych, wystraszyło się tego projektu. Przestraszyli się, za dużo tam chyba prawdy jest, w związku z czym no stwierdzili, na przykład, przynajmniej na razie Telewizja Polska się nie zdecydowała na, że tak powiem, współudział w tym projekcie. No to już trudno, nie będziemy przed nikim plackiem leżeć i błagać. Może kiedyś się zdecydują, może jak będzie drugi sezon czy drugi tom książki, bo planujemy również przecież, serial, więc też, że tak powiem, będziemy chcieli tutaj działać. Nie poddajemy się. Wiem, że jest Wam bardzo ciężko, no ale wiecie, grosz do grosza i będzie kokosza. Już pierwsze pieniądze przepłynęły na nasze konto. Bardzo dziękujemy Polakom z Los Angeles, którzy nam tutaj pomogli. Polonia Instytut, bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękujemy za wpłatę. Już te pieniądze zostały spożytkowane właśnie na poczet nagrania audiobooka. Bardzo zapraszamy Was i prosimy Was o wsparcie. Oczywiście projekt jest, że tak powiem, myślę, interesujący i ważny, skoro pojawiły się negatywne wpisy i hejty. Na przykład niektórzy powiedzieli, że czemu chłopie żebrzesz, nie wstydzisz się i tak dalej, i tak dalej. No, wstyd to kraść, moi drodzy, a prosić o pomoc to żaden wstyd. Zwłaszcza, że po prostu mainstreamowe media, które powinny takie sprawy ujawniać i pokazywać, no jakoś tak się nie ogarnęły tutaj i nie wiadomo dlaczego, no nie bardzo są skłonne tutaj działać. Ciekawe, prawda? Może właśnie tak jak powiedziałem, dlatego że bardzo dużo prawdy pokazuje ten projekt, ta książka. Jeśli powstanie serial, to również serial, także myślę, że dlatego też podocierano do różnych aktorów, którzy z nami na początku chcieli współpracować, a potem nagle nie znaleźli czasu, wiecie jak to jest. No ale dobrze, lecimy dalej. Zaczynamy od takiego tematu, który w Polsce wbrew pozorom jest top, bo nie wszyscy mówią o Białorusi. Dzisiaj będziemy mówić oczywiście o Białorusi jak najbardziej. Za chwilkę Wam pewne rzeczy skomentuję, ale najpierw chciałbym się odnieść do sytuacji, w której tutaj muszę się wspomóc trochę. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nielegalnej zbiórki przez Komitet Rafała Trzaskowskiego. Proszę Państwa, tutaj nie wiem, czy widzowie spoza Polski będą kojarzyć, mianowicie tuż po tym, jak przełożono wybory w Polsce, zmieniono kandydata, no to myślę, że większość kojarzy, natomiast Platforma zmieniła kandydata, ale w związku z tym, że zmieniła kandydata, musiała zbierać podpisy. I na te podpisy są odpowiednie ramy czasowe i Platforma Obywatelska złamała przepisy, ponieważ zaczęła zbierać wcześniej, a więc niezgodnie z przepisami, niezgodnie z prawem. No i Telewizja Polska, chociaż chyba nawet nie tylko oni, ujawnili ten materiał, właśnie nagrali, jak to po prostu można się tutaj podpisać Trzaskowskiemu na, nie wiem, parę dni, dobrych parę dni przed tym, zanim ten termin zaczął obowiązywać, a on był przecież powszechnie znany. No i śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte. Moim zdaniem dobrze, dlatego że obojętnie jaki ten kandydat by nie był, taki czy inny, z prawej czy z lewej strony, to jednak szanse
powinny być równe i wszyscy są równi wobec prawa, nieważne czy to będzie Trzaskowski, Duda, czy Kołodziejczyk, czy jakiś inny Franek, czy Zenek, czy Gienek. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, no i skoro po prostu jest się nowym kandydatem, no to trzeba po prostu zbierać podpisy, ale te podpisy trzeba zbierać zgodnie z prawem obowiązującym. Nie było winą narodu czy państwa polskiego, że Platforma najpierw wybrała sobie kandydatkę, umówmy się, nietrafioną i musiała ją zmienić, chcąc uniknąć blamażu. No ale to nie była niczyja wina, to była wina samej Platformy. No i tutaj to, że pan Trzaskowski w wyniku różnych terminów miał stosunkowo niewiele czasu, bo to mu trzeba przyznać, że miał niewiele czasu, no to nie jest winą nikogo, tylko po prostu zafundowali mu to kumple partyjni i on po prostu powinien mieć do nich pretensje, no ale niemniej jednak łamanie prawa no nie wchodzi w grę. Trzeba robić to uczciwie. To, co Mariusz Max-Kolonko kiedyś zwracał uwagę, że podpisy nasze są przepisywane i on w paru przypadkach tak, należy mu przyznać rację, że rzeczywiście ludzie, którzy te podpisy mają, no kupczą tymi podpisami, to jest prawda i prokuratura między innymi tutaj będzie się tym zajmować z tego, co udało mi się ustalić. No dobra, przejdźmy teraz do Białorusi. Moi drodzy, na Białorusi jest taka dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ z jednej strony jest pan Łukaszenka, który plecie głupoty, oskarża Polaków, nie wiadomo czemu akurat Polaków, oskarża o różne rzeczy, że chcemy mu zabrać Grodno. No proszę państwa, powiem wam szczerze tak, Grodno, no nawet gdybyśmy chcieli hipotetycznie, co jest niemożliwe oczywiście, ale hipotetycznie zabrać to Grodno, to proszę państwa, no przepraszam, ale po prostu taki poziom biedy i zacofania, jaki jest na Białorusi, to dziesiątki lat by zajęło dojście tych terenów z powrotem do obecnego, dzisiejszego poziomu gospodarczego Polski, który, umówmy się, no nie jest jeszcze najwyższy, tak? Ale i tak jest wyższy, więc branie dzisiaj Grodna, sorry, no raczej chyba trochę z punktu widzenia gospodarczego nieopłacalne, a z punktu widzenia politycznego po prostu niemożliwe. Ale pan Łukaszenka musi na kimś psy zawiesić, straszy wojskiem i tak dalej. No nie mam przekonania, czy pan Łukaszenka byłby w stanie zmierzyć się z całym NATO. Bo pan Putin też tam szabelką wymachuje, natomiast ja nie jestem przekonany, czy on by mu pomógł. Z paru przyczyn. Po pierwsze, sankcje gospodarcze dość mocno go dotknęły, w sensie Rosję. I no może z tydzień to mógłby mu pomóc w takiej naprawdę poważnej walki. Ale więcej to sądzę, że raczej nie, a NATO naprawdę jest mocne gospodarczo, pomimo wszystko, Francja, Niemcy, no tak, Stany Zjednoczone, prawda? Chiny raczej by Rosji nie wspomogły, a tym bardziej na pewno nie Białoruś, więc chociaż tam gospodarczo Chiny działają, jak najbardziej trzeba to powiedzieć sobie szczerze. No i kwestia pani Cichanowskiej. Moi drodzy, tutaj pewnie się zaraz wiadro hejtu na mnie wyleje, ale trudno. Ja uważam, że pani Cichanowska to będzie takie zamienił stryjek siekierkę na kijek. Dlaczego? Dlatego, że jakby nie było, no to jest jednak, ona zdradza takie pewne prorosyjskie ciągoty. I myślę, że, no nie wiem, może się mylę, ale raczej chyba nie. I myślę, że po prostu to tylko tyle będzie, że zamiana będzie władzy. Natomiast na górze będzie zmiana, ale tak naprawdę, czy zmieni się polityka za pani Cichanowskiej? Szczerze mówiąc, wątpię. Na pewno nie będą entuzjastami Polski, na pewno nie będą entuzjastami Unii Europejskiej, więc z jednej strony, owszem, tutaj trzeba jakby wspierać tą demokratyczną opozycję, ale z drugiej strony, powiem wam szczerze, ja bym tam wielkich nadziei nie wiązał, przynajmniej z tym obozem, z tą częścią tego obozu. Dlatego, że no wiecie, to jest jednak mimo wszystko, oni nie są bardzo prozachodni, oni jednak mimo wszystko w większości są prorosyjscy. Oczywiście ktoś może się ze mną nie zgodzić i powie, jak to, nie, nieprawda, no, może i nieprawda,
Ale ja tak sądzę, tak po prostu to sobie wywnioskowałem, patrząc, obserwując to, co się dzieje na Białorusi, te informacje, które do nas docierają z mediów niezależnych, no bo nie oszukujmy się, że no, z telewizji tej ogólnobiałoruskiej, a no to wiele prawdy się nie dowiemy, więc no, rozumiecie Państwo. Także tutaj kwestia jest tego typu, no czas pokaże, zobaczymy. Za te wszystkie obelgi, które po prostu pan Łukaszenka wystosował w stosunku do Polaków, no nasz MSZ bardzo słusznie wezwał na dywanik ambasadora i tam mu palcem pogroził. Myślę, że pan Łukaszenka przesadnie się tym nie przejmie, ale też myślę, że będzie przynajmniej uważał, co mówi, bo teraz jest prezydencja Niemiec i mimo, że Niemcy naprawdę nie są naszymi przyjaciółmi, no to też po prostu muszą uważać na to, co robią, bo jednak taki imidż jest ważny i mimo, że bardzo chcieliby się z Rosją, z Putinem ułożyć i powiedzmy z panem Łukaszenką również, to jak to się mówi, dla picu, bo po prostu oni nic nie zrobią w tym kierunku, przynajmniej nie teraz. A to jest moje zdanie, oczywiście, ja się mogę mylić jak najbardziej. No i teraz pytacie się Państwo, dlaczego serial, troszeczkę zmieniamy tutaj troszeczkę temat. Pytacie się Państwo, dlaczego Alpha One nie będzie w telewizji polskiej? Nie wiem, proszę Państwa, dlaczego nie będzie w telewizji polskiej. Ja próbowałem się tam odwoływać, pytałem. Nie wiem, może dlatego, że są tylko w telewizji polskiej, może dlatego, że po prostu ten serial, ta książka mówi prawda, a prawda za dużo przyjaciół to nie ma. Trudno, no. Może kiedyś się namyślą, ale tak czy siak startujemy z tym projektem. Pytacie też bardzo często Państwo o PFR. I tutaj, zwłaszcza teraz, dostałem sobie pytanie o ten, o tą aferę PFR-u na Pomorzu. Moi drodzy, afera PFR-u na Pomorzu, a to jest tylko jakby wierzchołek góry lodowej, tak naprawdę, bo no, tam ta afera się uwidoczniła, dlatego że po prostu akurat nieuczciwe władze województwa pomorskiego, tak, konkretnie jednego tam z powiatów, no, zadziałały tak, że nie dopilnowały tego, a jedna z firm prawniczych wykorzystała i 100 milionów zniknęło im w 5 sekund, nawet mniej. Ale proszę Państwa, tutaj problem jest jakby głębszy, bo pomoc PFR-u jest bardzo mocno ograniczona. Otóż, i teraz tutaj apel do rządzących, moi drodzy, weźcie trochę pomyślcie i poprawcie to. Jeżeli jakiś przedsiębiorca zdecydował się karmić złodzieja, który się nazywa ZUS, i płaci 67% podatków w pensjach swoich pracowników, czyli płaci na ten ZUS, to okej, okay, to PFR mu tam wszystko szybko, rachciach-ciach, pieniądze przyznawał, nie? Ale nie daj Boże, jak któryś przedsiębiorca, że tak powiem, zatrudnia w sposób rozsądny, czyli nie płaci tego 67% podatku i zatrudnia ludzi na umowę zlecenie, na przykład bez ZUS-u, czyli daje im więcej zarobić przez to, no to już dla PFR taki przedsiębiorca nie ma zatrudnionego żadnego człowieka. Czyli co? Przychodzą do niego do pracy duchy? Tak? Rozumiecie? No, dla mnie to jest po prostu pomyłka w ogóle. Jeżeli już pomagamy, to wszystkim zatrudniającym ludzi, a nie tylko tym, którzy po prostu opłacają złodzieja. Bo podkreślam jeszcze raz i powtórzę to jeszcze raz, ZUS to jest złodziej, to jest złodziejska firma. To jest firma patologiczna, to jest taka piramida finansowa, którą trzeba po prostu zlikwidować. Rozumiecie? Ale to ja wam mówię od razu. To jest właśnie patologia, moi drodzy. I PFR, cała ta, nie wiem, jedna tarcza, jak to się mówi, powinna być właśnie tutaj naprawiona, że jeżeli ktoś na przykład chce na przykład zatrudnia na umowę inną niż umowę o pracę,
też powinien być wspierany, jeżeli ma tego pracownika legalnie, jeżeli wszystko, jest umowa, jest pracownik fizycznie, on jest obecny w pracy, to tak samo ta firma powinna być wspierana. Tymczasem dostaje figę. Za co? Za to tylko, że jest mądrzejsza, że bardziej gospodarna i że nie płaci zbędnych podatków. Dostawać w plecy coś takiego? Nie, to proszę Państwa, to jest nieuczciwe. I to przede wszystkim, moi drodzy, jest niezgodne z zasadą równości konkurencji. No bo teraz ta firma, która płaci ten haracz ZUS-owi, będzie miała przewagę nad tą firmą, którego nie płaci. Czyli znowu dostajemy kary za to, że jesteśmy bardziej gospodarni, tak? A wiem, co mówię, bo PFR odpisał mi na piśmie na moją reklamację, bo ja też składałem dokumenty do PFR-u i oni napisali właśnie, że jeżeli pan, że nie odnotowano u pana zatrudnienia, ale umowa o dzieło, to nie ma żadnych, tylko umowa o pracę. O, brawo. Więc no zobaczcie, i teraz zobaczcie, jaka jest, już jest możliwość do patologizacji, no bo tylko ci, którzy tam, prawda, mają umowę o pracę, prawda, ciach i jeszcze właśnie tutaj wykorzystali jedną czy drugą kancelarię, prawda, i co, a gdzie jest równość konkurowania? Prawo polskie, prawo europejskie złamane, jak się patrzy, prawda? No więc tutaj moim zdaniem to jest po prostu bardzo nieuczciwe. I przedsiębiorcy, którzy mają pracowników zatrudnionych na innych umowach niż umowa o pracę, powinni mieć takie same szanse. Mało tego, powiem więcej, powinien, jak tak rząd wszystkim pomaga, to powinien nasz rząd pójść jeszcze dalej i powiedzieć tak: panie Kowalski, za ile pan zamierza zatrudnić pracownika, bo pan jeszcze nikogo nie ma. A Kowalski mówi, no właściwie to chciałem już zatrudniać, ale jeszcze no, nie mam za bardzo za co. Dobrze, panie Kowalski, dostanie pan od nas tutaj ileś tam takiej pożyczki, jeżeli pan tych ludzi zatrudni i przytrzyma ich pan tam, prawda, ileś, to ona będzie bezzwrotna. Na przykład. Nie można tak zrobić? Pewnie, że można, ale trzeba właśnie pomyśleć. Tymczasem łapu-capu, tylko umowa o pracę i nic więcej. No nie, moi drodzy, tak się nie robi i moim zdaniem to jest nieuczciwe, bo właśnie ogranicza konkurencyjność poszczególnych firm. I co chcecie, to sobie mówcie. Wiecie dobrze, że ja mam serce po prawej stronie, wiecie dobrze, że ja generalnie dobrze życzę naszemu krajowi, dobrze życzę temu rządowi, ale to nie oznacza, że nie będę go krytykował, kiedy trzeba. Pani Maląg jeszcze nie wyznaczyła spotkania w sprawie ZUS-u. Czekam. Czekam, tak moja cierpliwość się powoli kończy. Zobaczymy, zadzwonię w poniedziałek, zobaczymy, co pani minister Maląg powie, bo tam też jest niezła patologia w tym ZUS-ie. To już wam mówię wiele razy i mogę wam powiedzieć jeszcze raz. Jedna wielka patologia. Jeżeli nie będzie wprowadzonej dywersyfikacji systemu ubezpieczeń, to zobaczycie, to się za chwilę będzie waliło. Już się wali. To już jest piramida finansowa. Także jeśli o to chodzi, to moi drodzy, naprawdę, mówię, ja mam serce po prawej stronie, ale naprawdę, uwierzcie mi, muszę krytykować dlatego, żeby dla wszystkich było dobrze. Nie tylko dla jednych, drugich, tylko dla wszystkich. Jeżeli po prostu rząd polski zdecydował się już pomagać przedsiębiorcom, jeżeli chce to robić, proszę uprzejmie, bardzo się cieszę z tego, to jest dobry pomysł, żeby polski rząd wspomagał w kryzysie gospodarkę, ale proszę Państwa, niech pomaga wszystkim, a nie tylko tym największym spryciarzom, którzy płacą haracz do ZUS-u i wtedy mogą mieć wszystko. Tak się nie robi, moi drodzy, bo są różni przedsiębiorcy, mniejsi, więksi, a najbardziej gospodarkę utrzymują ci najmniejsi, te jednoosobowe firmy, które chętnie by zatrudniły dodatkowego pracownika, ale blokuje ich właśnie olbrzymia składka, blokuje ich coś tam. Pomyślcie, kochani rządzący, jak to rozwiązać. Bo to, co teraz jest, to jest dobrze, ale już jest za mało. Jeszcze raz na koniec proszę Was o wsparcie dla mojego projektu Alpha One. Proszę Was, żebyście po prostu nas wspierali.
Mam nadzieję, że ten projekt uda się szybko wydać, tak po prostu, żebyście już go mogli obejrzeć na jak najszybciej, wysłuchać najpierw, a mam nadzieję również, że poprzez to, że znajdziemy również sponsorów na serial, również będziecie mogli obejrzeć serial i wtedy ocenicie właśnie, czy naszym politykom, jednym czy drugim, należy się podwyżka, czy nie, a jeśli tak, to jaka. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam do wspierania naszej telewizji. Pozdrawiam.